Hejka, witam Was dzisiaj 15 grudnia. Jest godzina 11:28. Ja właśnie zjadłam już śniadanie i tak się zastanawiamy z Kasią, czy dzisiaj będziemy robić choinkę, czy jutro, ponieważ mamy kilka planów jeszcze w sumie na jutro. I też widzę, że baterii tutaj już nie ma, więc teraz tak naprawdę nie możemy jej zacząć, ale ja zbierając te wszystkie rzeczy do choinki i tak dalej, zauważyłam, cały wystrój tej choinki jest niekompletny, ponieważ nie kupiłam jeszcze czubka na choinkę. Kupiłam wszystkie bombki, dosłownie wszystkie bombki, jakie chciałam, takie kupiłam, ale nie kupiłam czubka na choinkę. A wiem, że kiedyś oglądałam ten czubek i jeden mi się wydawał za duży i w końcu go nie kupiłam. A potem zapomniałam o tym totalnie, więc jak będziemy stroić choinkę, to na pewno będzie bez czubka. I na dniach na pewno ten czubek dokupimy. I powiem Wam, że wczoraj ładowałam sobie telefon. W ogóle powiem Wam, jaka mi się dziwna sytuacja przydarzyła z tym telefonem. To po pierwsze jest tak, że wczoraj jak przyszłam do domu, to nagle wyciągam telefon i widzę, że on jest tutaj. Nie wiem, czy się wyostrzy. O, nie wiem, tutaj tego nie widać. On jest na dole koło tego guzika. Jest pęknięte szkło. Telefon mi nigdzie nie spadł, więc nie mam pojęcia, dlaczego to szkło pękło. I jeszcze wczoraj, ładując telefon, zauważyłam, że tutaj kabel od ładowarki jest, nie wiem, czy to będzie widać, ale widać, że tutaj jest po prostu delikatnie uszczerbione. Cały ten plastik zszedł, tak samo jak z tych słuchawek, które Wam kiedyś pokazywałam. I w ogóle ten kabel się zrobił taki brudny. To widać ogólnie, że tu jest to biała, końcówka jest biała, a to się zrobiło takie żółte. Tak samo mi się zrobiła ładowarka od MacBooka, też jest, przy tej końcówce się zrobiła żółta. I w ogóle wczoraj jak wracałyśmy, to pruszył sobie delikatnie śnieg i trochę śniegu mamy, mogę Wam sobie pokazać. Sail anywhere if it's hard, but I got the dream that's making me beam. It's you, me and mistletoe. I'll dream of a Christmas. Dobra, dzisiaj jest 15 i w ogóle dzisiaj z Kasią ustaliłyśmy sobie coś takiego, że dzisiaj ja otwieram wszystkie kalendarze, jutro Kasia otwiera wszystkie kalendarze. Także tak. Gdzie jest 15? Zaraz Wam powiem, gdzie jest 15. O, tu jest. Tutaj jest 15, więc już otwieramy. O, w 15 jest taka kokarda. Dalej w tym Kasi kalendarzu z Magnetic 15 jest tutaj, taka duża. Jest aniołek. Dalej kolejny kalendarz z W7. 15 mamy tutaj. Oła. O, i w 15 jest pomadka. Taka. O, tak wygląda. Tak się... Taka jest nazwa tej pomadki. No więc tak wygląda ta pomadka i w ogóle powiem Wam, że te pomadki, które są w tym kalendarzu, tak mi się wydaje, że one są ciągnięte właśnie taką linią, takie różowe i nude, takie trochę róż i trochę nude pomadek. Dobra, ja właśnie przyniosłam choinkę, teraz będziemy ją wypakowywać z tego pakowania. Zobaczymy w ogóle, jak ona będzie wyglądała. Jak widzicie, choinka jest już zrobiona. Pokażemy Wam ją w sumie w świetle, jak już będzie ciemno, żeby zobaczyć, jak lampki świecą. I tego, czego się obawiałam, to niestety się sprawdziło, bo my z Kasią zauważyłyśmy, że ta choinka jest wyższa niż było, niż miała być ona pierwotnie, bo ona miała mieć 1,50 m, a ona jest na pewno wyższa, bo ona jest prawie jak Kasia. I teraz póki jestem przy choince i tak patrzę sobie tą choinkę, to żeby wziąć udział w kolejnym losowaniu, to musicie napisać w komentarzu bombka albo dać emotkę bombki. Wszystko jedno. Więc ogólnie jeśli chodzi o tą choinkę, to powiem wam, że też znalazłam w domu takie niebieskie, nie wiem jak to się nazywa, ta girlanda, być może, poprawcie mnie jak wiecie. Ona jest taka srebrno-niebieska i pamiętam, że rok temu, albo 2 lata temu kupiłam taką jedną na choinkę na dół. I dzisiaj wyjęłam te girlandy i mi się przypomniało, mówię, o fajnie, skomponują się idealnie z tymi niebieskimi bombkami i będzie to po prostu ładnie wyglądać. I tak samo martwiłam się, że będzie w ogóle mało bombek na tej choince, ale bombek jest naprawdę dużo, nawet nie wiem czy za dużo, bo to jest po prostu bombka na bombce. Niestety tak jak miałam przypuszczenia, tych światełek jest delikatnie za mało. Nie widać, że było jakoś mało, no ale ja lubię jak jest tych światełek jednak więcej i przydałby się tutaj jeszcze jeden komplet takich światełek. No ale podsumowując, bardzo mi się podoba, tylko jeszcze nie ma czubka, trzeba po prostu dokupić jej czubek. Of a happy throng, good friends and a Christmas song, but perfect for me is a party of 3, that's you, me and mistletoe. I'll listen to children sing, no doubt in the joy they bring, but my heart's desire is away from the choir, it's you, me and mistletoe. Jingling bells, cozy hotels, we're dressed for snow. No także jest już po 23 jakoś i przyszedł czas na losowanie. Jak widzicie, jestem dzisiaj troszkę w innej scenarii przy choince. Nie wiem, może teraz tu będziemy losowały zwycięzcę, wiecie, taki klimacik. No także tutaj mam miskę losów. No także teraz wylosuję zwycięzcę dzisiejszego losowania. Spadł mi. Może ta osoba, która spadła i wygrywa użytkownik lub użytkowniczka, ale podejrzewam, że użytkowniczka o niku Pretty Girl. O, jak widzicie, tak to wygląda. Także bardzo serdecznie gratuluję zwycięzczyni, zwycięzcy i dzisiaj do wygrania był taki zestawik, czyli kartka świąteczna oraz pomadka z Nivei, taka ochronna. Tak to wygląda. I oczywiście jeśli chcesz, aby prezent do Ciebie dotarł, to napisz, to masz czas, aby napisać nam w przeciągu 3 dni swój adres. I oczywiście napisz koniecznie w komentarzu, na jakim z naszych mediów społecznościowych napisać, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy tam obojętnie gdzie. Napisz w komentarzu, gdzie napisać. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcy. No także to tyle z tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa.